Z najnowszego iPhone'a musisz mieć najnowszego iPhona. Bez najnowszego iPhone'a nie da się żyć. No jak żyć, panie królu? Koniecznie. Wychodzi, kupujesz od razu, stoisz w kolejce i kupujesz, kupujesz, kupujesz. Tak. Ja nie wiem jak możesz nie mieć najnowszego iPhone'a. No to jest szok, po prostu szok, szok. Najnowsze iPhony. mógłbym Ci puścić yy, piękne demo, ale mnie strajknął tak, tak ostatnio, więc wolę nie ryzykować, <grym> bing, zamiast w Google, dobra, bing, niech będzie bing. Najnowsze iPhony podobno będą wyglądały tak i będą miały to, to zupełnie niesymetryczne taką zaślepkę, jakbyś kapsela nakleił na, na dodatkową kamerę. <grym> Jak to będzie tak wyglądać, to masakra, <grym> ale dobra. To nie, nie ma co piórkować, słuchaj. Y, może będzie wyglądać tak. No, to jeszcze nie wiadomo, tak, tak naprawdę. To są wszystko spekulacje. No, to już wygląda lepiej niż tamto, nie? I wersja Pro, oczywiście. No, tak nie będzie wyglądać, bo będzie tak zwany nocz. W, y, w dalszym ciągu. Będzie ten nocz widoczny o coś w tym stylu. No i jakie nowości? 120 Hz. Jest w smartfonach już od dawna 5G. Ale to już też jest od dawna. Wajonik 14. Nowy procesor szybszy. No tak, ale czy aktualne iPhony ci się za, za wolno chodzą, zacinają. Takie iPhone X, iPhone XS iPhone 11 11 Pro. E, no nie. Więc w benchmarku będziesz miał fajnie większą liczbę, ale w rzeczywistości ten system jest tak zoptymalizowany, że co ci to tak naprawdę da? No Będziesz miał w głowie, że jest, że jest szybciej. No. Może jakieś przyszłościowe aplikacje będą coś coś miarę, co wyłączył, jakieś wideo mi się włączyło. Znamy ceny. To są wszystko spekulacje, wiesz, ale ale yy, ceny się prezentuje, bach, to są ceny. Jest wersja mini, wersja iPhone 12, wersja Pro i Pro Max, tak jak widzisz. 64 GB, jak bierzesz 64 GB, to, to ty nie potrzebujesz iPhone'a, po co ci? Ja znam takich ludzi, którzy wzięli sobie 64 i on yy, w ogóle aparatu nie używa, tak naprawdę to potrzebuje do dzwonienia i do GPS-u, i wydał 5000 na yy, XS-a. Jak jeszcze był, wiesz, jak jeszcze był no, nowością, nie? To mówię, to trzeba było sobie za 1000 zł kupić człowieku z zwykłego, zwykły telefon, też GPS będzie ci chodził. I do dzwonienia. I, i tak ludzie kupują. Z, 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 jak kupujesz taki telefon, no to. Korzystaj z niego, że ma tyle funkcji, tyle ludzi się na tym napracowało, wszystkimi funkcjami, żebyś korzystać. A sześć, w sumie, ale to jak kupisz 64 GB, no to tak. Tak naprawdę ma 50 parę, bo to się inaczej liczy, te gigabajty, po, po powierzchnię dyskową. Minus system, no to zostanie ci jakieś 30 parę giga. i co ty na 30 giga zmieścisz? Powiedz mi. Jedna minuta nagrania w 4K 60 klatek to jest jakieś 800 Meksów, no to parę zdjęć to zaraz jest zapełniony, ale co do to jakieś parę aplikacji, czy tam jakąś gierkę i nie ma miejsca. Koniec. W chmurze brzmi aplikacje, tak się nie da. Zdjęcia się się da, ale cały czas zdjęcia w chmurze to też takie ściągać, co. 128 giga to jest minimum. Ja miałem 64 i pamiętam, jak się wkurzałem, jak nagrywam. I na mecie byłem Turde poloń I facet wjeżdżał już na mecie. Raz w roku takie coś jest. Nawet rzadziej, bo w, u mnie w mieście ostatnio nie było przez parę lat. I miałem metę w takim miejscu stałem, przyciskam, zaczęło się nagrywać i nagle pokazuje mi za mało miejsca skasuj coś tam tego. Ja pierdzie. Zanim ja to skasowałem, to już było pozamiatane po, po wszystkim. I tak co chwilę miałem, jak coś nagrywam, to za mało miejsca, za mało miejsca, za mało. Skończyło się miejsce. W chopie 128 w życiu nie miałem takich problemów. W życiu. Czy też jak zapełnić? Może zapełnić, nie, ale. Dobra. Więc 128 to zmienił. Ceny. Tutaj yy, są ceny w dolarach, ale pamiętaj, że świat jest tak dziwny, że Europa zamienia te ceny jeden do jednego, to jest bardzo dziwne, do euro. Czego tak? No tak. Dolar nie jest wart tyle co euro, ale tak te ceny się zamieniają w Europie. Czyli liczmy, że nie, na 64 nawet nie patrzę. 128 giga, 700 euro. Prawda? Razy, euro jest mniej więcej po 4,5%. I to jest netto, a brutto, bo VAT, 23, 23, 23% VAT-u, aż 3800, plus jakieś tam jeszcze marże, nie wiadomo co, podkręcą cenę i 4000 będzie 3999 za wersję mini. Taniej Tanie nie będzie, nie będzie. W sumie różnica widzisz, w pojemności jest tam 50 dolarów, to te 50 dolarów, tam 50 euro to już byś dodał, nie? Bez przesady, tak, tak samo w 12, no to jest różnica 50 baksów. To w życiu, by ktoś kupił 64, to daj spokój. Dobra, iPhone 12 790 przepraszam 799 razy 4,5. Przepraszam, 45 razy 1,23 tak, 4499 może kosztować albo nawet więcej, 4799. Wersja Pro 1000 o, 128 jest najniższy. Razy 4,5, razy 1,23 5500 to liczymy, że 58, 5799, tak mniej więcej może. To staż i wersja Pro Max, czyli największa. Eee, mamy tak, mamy 1100, no to to że 6000, prawda? Łatwo to policzyć. A najdroższy iPhone 1400 razy 4 eee, 1,5 razy 1,23 i to jest brutto 7700, czyli że 8 koła, najdroższy iPhone, 512. <grytanie> to jest fury, w takim jakiś tanie byś kupił, nie? No, taki z 8000 to taki, ale, ale, ale dobra obrony jakiegoś smarcika czy coś tam, wiesz, poletniego. Do jeździć, nie? Jakiegoś, gol, jakiegoś golfika. No właśnie, tanio nie będzie. Ale czy te różnice w tym właśnie iPhone'ie będą takie duże? Czy kupimy. Ja kupię tego. Wersja pro, bo ja wiem, że zawsze Pro miało lepsze aparaty. I na to liczę, że przynajmniej na tych aparatach będzie coś lepszego. Że nie będę musiał wchodzić tak w poprzednich wersjach do menu i szukać aparatu, żeby sobie cokolwiek zmienić w ustawieniach aparatu. Zamiast w aplikacji, tak? W normalnym telefonie, prawda? Normalnej ap aplikacji. No i tyle. Czekamy 3 dni, bo za trzy dni będzie równo o 19 13. No i będziemy działać, zamawiać przedpremierowo. Może będą coś nie no, zapomnij, żeby będą coś dawać. Po prostu ładowarki nawet nie chcą dać, no to bez ładowarki też ładowarkę musisz kupić. A, ja ładowarkę akurat mam. I jaką ładowarkę Ci polecam. Weźmy sobie na Allegro, żeby nie kupować ładowarek za 1000 złotych od Apollo. Bez sensu, nie? Albo 5 ładowarkę. No proszę, Cię, ile to będzie to, to Mamy 2020 rok. 5 watowa ładowarka. no. I pokażę ci jedną firmę, która ma bardzo fajne ładowareczki. Na przykład no, piszemy ładowarka 65, bo już nie pamiętam na, nazwy, na B coś. Eee, Besus, Besos, jakoś, tak? I wpiszemy sobie jeszcze USB. Tak, bo pewnie będzie miało Lightning, nie? No ale USB piszemy. O, i to jest ta firma z tym żółtym logo, to jest oficjalny sklep, raczej, raczej kupujcie od oficjalnych, bo dużo jest podróbek na tym świecie i można się czasnąć. Ta ma na przykład 65 W, to jest bardzo dużo, jest bardzo, bardzo dużo. Są mocniejsze, ale czy są bardzo potrzebne, to to kwestia 150 zł, więc nie, nie jest jakoś super tanio, tak samo nie jest super drogo, ale dobra jakość, bardzo dobra jakość. Czyli nie wiem, czy w zestawie jest kabel. Yy, tak, Quick Charge 4.0, 3.0 Czy w zestawie jest kabel? To jest pytanie. Yy, doczytamy się dzisiaj tutaj. Maksymalne bezpieczeństwo, ładowanie, najważniejsze zalety, parametry. Opakowanie produktu, yy, zdjęcie, zdjęcie. Aha. w każdym razie, jeśli nie, jeśli nie ma kabla w zestawie, to już nie będziemy teraz Czytać, weźmy sobie na wszystkie przedmioty tego, tego sklepu, to szukaj kabla do szybkiego ładowania, czyli kabel musi być nie 2A. 2A. to jest wolne ładowanie. Znaczy szybkie w Samsungu, wiesz, ale 5A, 5A musi być. Czyli wpisujesz sobie 5 amper i musi być w tym sklepie. No Kabel to już jest ten, ale też kable ci tu polecam, bardzo fajne. Widzisz taki kabel. Tylko że nowy iPhone podobno będzie miał Lightning, to szukać z Lightningiem i też gdzieś tutaj znajdziesz. Nie będziemy już szukać, ale na pewno gdzieś tutaj będzie. To jest Lightning? Nie, to jest, to jest dalej USB-C. I taki kabel będzie w stanie ci szybko naładować. W opisie zawsze jest, do, do ilu wat, prawda? Ten akurat jest do 40, to wystarczająco dla, dla nowego iPhone'a. bo i tak z taką prędkością lecznie nie będzie się ładował, chociaż nie, nie wiadomo to jest na, na USB-C i raczej szukałbym yy, krótszych niż 2 metry czym krótszy tym tak naprawdę dłużej Ci wytrzyma bo jakoś to tak jest z tymi kablami, że długie kable tracą tą swoją po jakimś czasie żywotność i później w ogóle nie chcą yy, działać, jakoś ten prąd nie chce przesyłać. ja mówię o tych chińskich, tanich kablach a te, muszę Ci powiedzieć, że zajebista sprawa Mam, mam ich kilka. Ten akurat jest 3-watowy. To Samsunga też taki on, on i tak nie ma. Takim on 15 max wat ma ładowanie, więc on szybciej i tak nie naładuje. Powiem Ci, że jest różnica ogromna, bo jak wkładasz nawet do USB typu C, to yy, oryginalny nawet kabel potrafi się ruszać. Jakieś tam luzy ma. Nie? A ten tak wchodzi ciasno i jeszcze taki zatrzask ma, Puh, że siedzi. Pożoni. To jest ta jakość właśnie, żeby to, żeby to się nie gibało. No i tyle, jeśli chodzi o ładowarki i kable. Polecam. Bardzo fajne, dobra jakość. No i oczywiście gwarancja 2 lata 100 dni na zwrot. Jakby Ci się nie podobało. Zwracasz. I już. Że, yy, możesz ewentualnie, metrowe też mają. Ewentualnie tą samą firmę też znajdziesz na chińskich stronach, tylko wiesz, uważaj na podróbki ewentualnie na ich stronie. Czy będzie taniej? No minimalnie może być taniej, ale to wiesz, jak kupisz sobie w Polsce, to masz tą gwarancję i tą pewność. Ale że pozdrawiam i polecam.